Zaśpiewam piękny romans rosyjski, u nas rozpowszechniony przez Annę German, Gali Gali, moja zwiezda. Моя звезда,
Piękne osoby mi je.
Piosenek angielskich, one się nam podobają, bo ktoś, kto śpiewa, ma piękny głos. Bo ta piosenka jest szalenie melodyjna, bo trafia do naszej wrażliwości, do serca. Czasami nogi nam chodzą, prawda, same, bo piosenka jest taka rytmiczna i fajna. Ale czasami warto też się dowiedzieć, o czym te piosenki są. Na przykład taka piosenka Elvisa Presleya, Always on my mind. Elvis Presley w tym roku by skończył 82 czy 3 lata, także to byłby już taki dorosły pan. I ta piosenka Always on my mind zawsze była w moich myślach. Myślę, że państwo doskonale znacie tę piosenkę i chętnie jej posłuchacie, a ja przytoczę słowa. Zawsze byłaś w moich myślach, może nie traktowałem cię tak dobrze, jak powinienem, może nie mówiłem, że cię kocham tak często, jak mogłem. Tyle rzeczy powinienem powiedzieć i zrobić, ale jakoś nigdy nie poświęciłem temu czasu. Ale zawsze byłaś w moich myślach. Może nie trzymałem cię w ramionach, kiedy czułaś się samotna. I chyba nigdy ci nie powiedziałem, że jestem bardzo szczęśliwy, że należysz do mnie. Jeżeli kiedykolwiek czułaś, że nie jesteś dla mnie najważniejsza, wybacz, byłem ślepy. A zawsze byłaś w moich myślach. Często żyjemy obok siebie i zapominamy mówić tym najbliższym osobom, że ich kochamy, że się cieszymy, że się poznaliśmy, dlatego że byliśmy dla siebie wyjątkowi. Czasami nam brakuje takich słów i gdzieś tam ludzie odchodzą tak od siebie, tak żyją, mimo że ze sobą, ale w sumie równolegle w dwóch jakichś światach. Ale wystarczy czasami 2-3 słowa w ciągu dnia, żeby być ze sobą blisko. Always on my mind, zawsze byłaś w moich myślach. Maybe I